Jak najlepiej rysować portrety na zamówienie? Mamy dwie możliwości. Pierwsza to rysowanie wszystkich szczegółów od razu. Wygląda to tak. Druga to praca od ogółu do szczegółu, czyli tak. Która z tych metod jest lepsza w pracy z klientami? Zdecydowanie druga. Dlaczego? Wyobraź sobie, że masz skończone 90% pracy i coś się stało. Złamałeś palca, wyłączyli ci prąd, czy meteoryt uderzył w budynek. Pracując pierwszą metodą, twój rysunek wygląda w tym momencie tak. Pracując drugą, w ten sposób. Na upartego już możesz go oddać klientowi. W pierwszym przypadku niezbyt. Praca od ogółu do szczegółu jest po prostu bezpieczniejsza.